Hej kochani, witajcie w kolejnym teście. Dziś będziemy testować produkty do ust. I w ostatnim filmie z tańszą marką pytałam was, jakie marki testować w następnej kolejności. I pisaliście mi o marce Catrice. Bardzo dużo osób napisało Catrice, więc dziś postanowiłam zrobić dla was coś z marką Catrice. Poszłam, słuchajcie, wczoraj do drogerii tutaj w Holandii. Wow! Kupiłam nowość z Catrice, to jest nowość tutaj. Podejrzewam, że do nas też wejdzie, jeżeli nie weszło. Dajcie mi znać w komentarzach, czy już jest, w jakiej jest cenie. Tu kosztuje jedna sztuka 3,40 euro. I to są matowe pomadki, zupełna nowość. Catrice też śledzi trendy i wypuszcza matowe pomadki. Od razu wam zapowiem, że nie są to takie bardzo długotrwałe matowe pomadki, jak na przykład te z MAC-a, czy z Kat Von D, czy z Jeffree Star, czy z Lime Crime, czy Kylie. To jest bardziej taki krem, to się zresztą nazywa Velvet Matte Lip Cream. I kupiłam wszystkie kolory, żeby tu wam przetestować. Od najjaśniejszych, które mamy, trzy takie bardziej nudziaki, blade róże. I trzy ciemne, także jak widzicie, sześć kolorów. Będziemy wszystkie testować od tych najjaśniejszych. Ja wiem, jak te pomadki zachowują się na ustach, bo używałam wczoraj. Są bardzo, ale to bardzo podobne do tych wycofanych z Manhattanu. Do tych właśnie matte Velvet Cream z Manhattanu. Mają taki sam, taki waniliowy zapach i bardzo podobną konsystencję. Także zaczynamy od pierwszego koloru. Mid Nude Season. Zapach jest naprawdę boski. Kolor jest, jak widzicie, dosyć zimny. To nie jest taki kolor, jak zwykle bywa w nudziakach. Ten już jest właśnie taki bardziej modny teraz na czasie, czyli wpadający w zimne, takie fioletowe odcienie. Jest bardzo jasny, ale wydaje mi się, że w miarę do mnie pasuje. Nie jest jeszcze takim trupim, nudziakiem, który by mnie jakoś strasznie wymywał. Nie jest zły, jest taki bardzo dzienny, także to jest 0,10. Następny kolor, 0,20, Rose Your Voice. Jest bardziej taki różowo-nudziakowy. Jest troszeczkę ciemniejszy niż ten poprzedni. Zobaczymy, jak wygląda na ustach. Moim zdaniem troszkę wpada w nuty takie pomarańczowo-brzoskwiniowe. Nie wiem, czy tutaj kamera to dobrze oddaje. Jest to taki brzoskwiniowy właśnie róż, troszeczkę ciemniejszy. Dobry na co dzień, do pracy, do szkoły. Nie rzuca się w oczy. Myślę, że będzie pasował do wielu makijaży. Jest niesamowicie uniwersalny, także 0,20. Myślę, że już kolor dla każdego. Następny kolor w kolekcji, 0,30. Rolls Royce. Wow, ciężko było to powiedzieć. Bardziej różane. I znów bardzo dzienny kolor, taki dla każdego. Jeżeli poprzedni był dla każdego i taki dzienny na co dzień do wszystkiego, to ten już jest w ogóle takim kolorem naprawdę do każdej cery, dla każdego. Myślę, że każdemu się spodoba. Bardzo uniwersalny kolor, a jednocześnie dosyć trudno go dostać w ofercie innych firm, żeby nie był taki bardzo intensywny, ale żeby nie był też bardzo blady. Naprawdę ładny odcień, taki właśnie bardziej różany. Kolejny odcień, 0,40, Plumming Bird. Wpada już bardziej w taki ciemny róż, w takie winogrono, można powiedzieć. Kolejny odcień mi zastyga. Uważam, że dosyć ładny kolor. Trudniej mi się nim malowało niż tymi poprzednimi, bo te poprzednie były, wiecie, no można malować mi bez lusterka takie jasne kolory. Ten już jest bardziej wymagający, ale chyba mimo wszystko nie użyłabym tutaj konturówki, bo wykończenie jest takie bardzo miękkie. Nie widać tutaj takich, wiecie, wyraźnych krawędzi jak w przypadku tych bardzo matowych pomadek. Tutaj mamy takie bardziej naprawdę kremowe wykończenie. Właśnie w tym momencie zmienia się w taką bardziej, takie bardziej welwetowe wykończenie z tego takiego lepkiego. Myślę, że całkiem niezły kolor. Przy tym kolorze też zauważam, że nie jest taki w 100% kryjący. On taki jest lekko przejrzysty. Następny kolor, 0,50, to jest Brooklyn Pinkster. Tak się nazywa. I jest już bardziej czerwony, ale nadal z takimi zimnymi odcieniami. Ten poprzedni był taki totalnie ciemny róż, a ten bardziej wpada w czerwień, przynajmniej tutaj w opakowaniu. Pierwszy kolor, który ubrudził mi zęby. No przepiękny kolor, który wybiela zęby tak optycznie, bo jest bardzo zimny.
Jest to już właśnie taka zimna czerwień. Muszę powiedzieć, że również mi się podoba. Uważam, że też będzie pasował wielu osobom, jeżeli chodzi właśnie o takie żywe kolory. Naprawdę ładne. Podobny do któregoś Apokalips, który kiedyś używałam. Nie pamiętam teraz numeru, ale bardzo podobny do właśnie Apokalips. No i mamy tu ostatni kolor 060 Red Volution. Fajna nazwa. Także taka totalna czerwień, już bardziej strażacka, bardzo żywa, ciepła. Przynajmniej tak wygląda w opakowaniu. I mam ostatni odcień, drugi ciepły odcień w tej kolekcji. Tutaj chyba dwójka też była ciepła, reszta to są odcienie zimne. Bardzo ładna czerwień, pięknie ożywiająca twarz. Uważam, że takie kolory są świetne dla każdego typu urody przy takim bardziej delikatnym makijażu. Albo na wieczór, na jakieś specjalne okazje, albo żeby po prostu ożywić swoją dzienną stylizację. No i teraz zróbmy podsumowanie, jeżeli chodzi o te pomadki. Dobra, kochani, w takim razie powiemy teraz o plusach tych pomadek. Plusem jest na pewno ich cena, 3,50 euro tutaj. U nas pewnie będzie kosztować około 20 zł, więc nie jest to dużo jak za taką pomadkę. Na plus jest też piękny zapach waniliowy. Plusem jest też cudowna konsystencja, taka właśnie bardzo welurowa, bardzo gładka, taka bardzo kremowa. Aplikator, który jest dość elastyczny. Widzicie, nie jest to taki sztywny patyk, ale naprawdę fajnie dopasowuje się do kształtu ust. Plusem jest też to, że nie musimy używać żadnych konturówek. Ten krem się w miarę łatwo nakłada. Odcienie są przepiękne, wszystkie mi się podobały i wszystkich będę używać. Odcienie są w miarę uniwersalne. Myślę, że wielu osobom się spodobają. Zabrakło mi tylko tutaj takiego bardziej zimnego różu, który mam na przykład z Revlonu, Color Burst. Taki kolor, którego najczęściej używam, wiecie, o co mi chodzi. Często mam w różnych innych pomadkach właśnie ten. Chcę Wam też pokazać, na czym polega różnica w konsystencji. Tutaj mamy właśnie ten bardziej matowy Revlon, bardzo matowy MAC, który zaraz się za sekundę zamieni w totalny mat. Lime Crime, też bardzo matowa pomadka, dosyć trwała. I na koniec pójdzie Catrice. I zobaczycie zaraz, jak reaguje ze skórą, jak się zmienia konsystencja. Także kolory mi się podobają. Konsystencja też jest fajna, ale pamiętajcie o tym, że to nie jest właśnie taka długotrwała pomadka, jak na przykład te dwie. To jest właśnie coś na zasadzie takiego kremu. Przejdźmy teraz do minusów. Jest to kosmetyk bardzo nietrwały. Zobaczcie, jak szybko się ściera. Możemy za jednym pociągnięciem go po prostu zetrzeć z naszej twarzy. Kiedy coś jemy, na pewno go momentalnie zjemy, także będziemy musiały go ciągle poprawiać. Na pewno nie wysusza ust. Jest tutaj efekt delikatnego matu na naszych ustach. Nawet na tej czerwieni możecie zauważyć, że nie jest to taka mocna czerwień. To jest właśnie takie bardziej coś a la satyna, można powiedzieć. Zobaczcie, jak się zmieniły właśnie swatche. Te dwa kolory są w 100% matowe, ten jest troszeczkę bardziej satynowy, natomiast ten się jakby najbardziej błyszczy z nich wszystkich. Podsumowując, czy polecam te pomadki? Tak, ponieważ ja byłam i jestem wielką fanką tych matowych pomadek, kremów z Manhattanu, które zostały wycofane, ja je używałam po prostu namiętnie. Na YouTubie robiły wielką karierę, były bardzo popularne, niestety Manhattan je wycofał. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli Wam się podobały, jeżeli lubicie testy na żywo, jeżeli Wam w czymś pomagają, jeżeli pomagają Wam w Waszych zakupowych decyzjach. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!